Ja jestem taką bardzo indywidualistką. Bawię się bardzo w takie inne instrumenty. Na przykład ostatnio spędziłam 2 noce na pisaniu partytury skrzypcowej. Kocham tą muzykę emocjonalną, która niekoniecznie kojarzy mi się z klasyką, ale te wszystkie instrumenty, wstawki klasyczne bardzo mi pasują. Dlatego na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, jaki gatunek muzyczny gram. Po prostu gram to, co czuję. Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Kozubal. Zapraszam na podkarpacką scenę przebojów do Radia Rzeszów oraz do Telewizji Rzeszów.